Misja artysty to jest wiele, wiele profitów jest z tego, czyli grasz koncerty, zarabiasz pieniądze. Oczywiście jeśli ci się udaje coś, to osiągnąć na scenie, ale myślę, że jakby pewien odsetek tych koncertów powinien zagrać z dobroci serca, wybierając fajne inicjatywy. Ja staram się tak działać, czyli któryś tam koncert gramy po prostu charytatywnie i tylko jest kwestia tylko, żeby wybrać właściwą ideę. Dlaczego dzisiaj jestem w Brzegu? Trochę przypadku, trochę niewątpliwie też znajomości poprzez moją rodzinę, moich teściów, którzy są z Brzegu, oni akurat mnie namówili, że to się pojawił i jestem tutaj, także od czasu do czasu po prostu to robimy i wiesz, brzmi to banalnie, warto pomagać, ale wiesz, w tym banale jest po prostu autentyzm i prawda. No właśnie, już wspomniałeś o tym, że Brzeg w tej chwili jest dla ciebie szczególnym miejscem. Z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że 3 lata temu w programie Bitwa na Głosy poznałem wspaniałą dziewczynę, która dzisiaj jest moją żoną i ona była z zespołu Kamila Bednarka z Brzegu, także taka właśnie historia jest. Czy w jakiś sposób twoja żona namawiała cię do tego, żeby dzisiaj zagrać tutaj ten koncert? Nie, akurat żona mnie nie namawiała, namawiała mnie teściu i teściowa.